Ja biorę, ja robię te w platformy z wszystkiego drewna, jakie tylko dostanę. Dlatego ona jest, Sofie, w innym kolorze. No, wiesz, kolorowo. Kolorowo. Nie, jak ten Jetson 5, Just 5? Jak Just 5 było takie kiedyś, pierwszy polski boys band. I oni śpiewali: kolorowe sny, kiedy ja dotykam nie, ciebie. Kolorowe nie? Kredki. Kolorowe kredki. To były fasolki, to był inny, to był girls band. Bagel, jak się robiło te zakończenia? Młotkiem. Młotem, ale ja mam młoty, wszystkie dla was. Kurde, ale z siebie. No, jak chcesz, podziel się. Musisz przyjść do mnie. Podziel się. On jest Żydem, on się nie dzieli. Dawaj, kurde. Znacie takiego kolesia, który nazywa się DJ Lubel? Nie. Ale go rozwaliłem. DJ, piosenkarz, Bubel? Nie Bubel, tylko Lubel. Aha, zrozumiałem, Bubel. On koleś robi takie śmieszne piosenki, tak generalnie. Masz, Rafał? Masz. No mam. Ty, Bager, będziesz kojarzył... Southern, taka Lasia, która nazywa nazwisko ma Southern. Nie. Ta, co śpiewa Wrong Hole piosenka, pamiętasz? A, no. No, to jest właśnie DJ Lubel i ona. Aha, ten taki obleśny gostek. Tak, ten taki obleśny ja, gostek. I wczoraj słuchałem jego piosenki o stereotypach i mówił, i tam jest w tym momencie: not every Polish is stupid, just the majority. Ja pierdolę. No ale o tych, o Niemcach było: not every German is Nazi, but they are still taking the shit out of me. Not every Jewish like money, not every black can jump, czy coś takiego. Not every Mexican is lazy, just the majority. Fajna piosenka tak generalnie. Można się pośmiać. Każdy musi zawsze ratować życie. Wskażę, te tory się same nie łączą. Na budowanie tych platform do góry jest bez sensu. Pod kątem masz na myśli? No. To, że trzeba zmieniać te tory jakoś tak tymi młotami, to też... No. Ja tu mam kawałek jakiejś ściany, nie wiem po co myśmy ją zbudowali, już nie pamiętam, pewnie ja ją rozwalę. No ja kawałek swój rozwaliłem, ale możecie rozwalić wszystko, żeby nam przypadkiem nas nie zablokowało, jak będziemy uciekać przed szarkiem. A, kurde. Coś fajnego chciałem zrobić i kompletnie nie wyszło mi. Ciężko się robić tutaj fajne rzeczy. Wiesz co, właśnie, wiecie co, właśnie wpadłem na genialny pomysł. Zedytować, napisać nowego Minecrafta? Nie, to akurat drugi fajny pomysł, ale już nie tak dobry. Bo ja nie umiem. Można by wywołać jakąś tam falę i spieprzyć tu na górę i przeżyć. Bez walki. Ja mam inny pomysł. Tylko że ona minie, nie? Więc to jest bez sensu. No jak? No minie 20 fal i przeżyliśmy. Nie, one dopiero się pojawiają, jak rozwalisz jedną, nie? Wiecie co? Całe drewno mi się chyba skończyło. Pumpkin workbench. Nie potrzebuję. Ktoś chodź tu do mnie. A panowie, a może byśmy sobie zrobili zdjęcie z TV Bielkast i byśmy wygrali nagrodę? No pamiętajcie o zdjęciach, róbcie zdjęcia, przesyłajcie do nas. Ma być, ważne jest, że macie być wy na tym zdjęciu lub wasza ładna siostra lub kuzynka. Oraz ma być napis TV Bielkast. Cała reszta się nie liczy. Co mówisz? Aż rano. O, dzięki. I co będzie po prostu poza tym? Każde coś fajnego, to będzie dodatkowy plus. To będzie. Ty Boguś, co? Buduj tą platformę, bo mi. No buduję, bo ale już nie mam drewna. No przecież dałem ci. No ale to jest malutko. Rejken, ile ty masz drewna? Zainwestowałem troszkę, co chwilę mi rośnie. Przepraszam, zainwestowałeś czy wydałeś? Bo to jest różnica, jestem ekonomistą. Zainwestowałem. Tak? Akcje i obligacje, co tak, chwilę mi tutaj i jaki masz zwrot na tej inwestycji? 400... Co miesiąc. 400 co miesiąc. Dobra, to ja idę w stronę zachodnim. O, to jesteśmy już przy tym. To już niedaleko chyba zostało do tego. Wiesz co, wow. Ten minecart to troszeczkę wygląda jak wózek dla dzieci, kurde. Tak jak nowo urodzone jeżdżą w takich wózeczkach. No to dobrze, bo to przynajmniej nie będziemy się z niego przewracać. W dodatku ja mam skrzydła, które wyglądają z tyłu tak, jak to coś zakłada na dziecko, żeby na przykład słońce nie patrzyło, oczy nie świeciło, bo nie podało. Ratunku!
O, znalazłem jakieś drewno, jedno drewienko. Kurde, jeszcze spory kawał do tej pieprzonego. Kurwa, tu już drewna nie ma. Okej, w prawo od naszej bazy drewna już nie ma. Nie da się z czegoś innego robić platform? Z wszelkiego rodzaju drewna. A tylko z drewna nie da się z jakichś innych surowców zrobić? Nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem. Trochę bardzo próbujesz wypaść z tego, co? Łatwiej. Ja pójdę w lewo i spróbuję jakieś drzewa pokosić. No, coraz bliżej. Ja pierdolę, jaki tu długi już jest. No. Okej, tu mam jakieś... Bagel, ten, dochodź, chodź. Będziesz budował. Czemu nie mogę tego zebrać? To jest jedna platforma wisząca w powietrzu, okej. A, bo tu jakieś śmieci się nabrały. Trafa, też masz platformę, to czemu nic nie mówisz? No już drewno mam, nie? To... Ciężko się zczaić, Bartek. Drewno, platformy drewniane, tak, nie? Wyrobić, ja wszystko słucham, co ty mówisz. Bartek, ty w ogóle niczego nie słuchasz. Już wcześniej mówiłem, ja coś mówię, a ty nagle odpowiadasz, a bo ja nie słucham, bo w Windowsie jestem. Przynajmniej się przyznajesz bez bicia. No. Ja nie słucham, bo ja klikam klawisz tam w prawo i w lewo i nie mam czasu. No bo ja myślę, że coś ciekawego gadali, tak, i nie wiem, ja lubię ze sobą rozmawiać na przykład. Tak, jak lubisz pogadać z kimś inteligentnym, to gadasz do lustra, tak? No. Nie mam. Ale wiecie co, boisy, ja potrzebuję waszej pomocy tutaj. Znowu, kurde, bo jesteś chodząca sierota. To nie chodzi, że jestem chodząca sierota, tylko ja nie mam jak drewna zbierać, bo tu jest więcej mopsów niż czegokolwiek innego dookoła. Okej, okay, nie jak ty, ale ja w tyle widzę na dole masę drzew. Ja też. Jak ty widzisz masę drzew? Mógłbyś wejść w tło naszej gry, widzisz, tam masz w tle masę drzew. No, są marudzie, że drzew nie ma. O. Dasz radę, Raken dał radę, więc ty też dasz radę. Tak, Raken dawał radę, bo ja byłem z boku. Nie, on sam teraz chyba ścinał. Nie, on ścinał ze mną. Dobra, Rafał, robisz dalej to? Czekaj, kurde, musiałem przełożyć. Dawasz. Poproszę mi pomóc, no bądź, nie bądźcie suki. Czekaj. 30 metrów do ciebie mam. To się teleportuj tym lusterkiem do domu. Bo ja jestem zaraz za domem. No dobra, kawałeczek dalej już. Ja jedę kolejką. Też jadę kolejką, będzie fajnie. A bilety zapłaciliście? Bagel, czekaj, pojedziemy razem. Ja mam razem. Witator, czekaj. Stoję. Dobra, już jedzie. Witator. Dobra, jadę. Uda się rozchodzić? Wyprzedziłem cię. Dobre jest, co? Ja pierdzie, bo ja nie jestem w stanie... Ja nie jestem w stanie nic robić. Ale tu ciemno. Dobre jest. Ale zaświeciło się nagle coś. Bo my gubimy te duszki po drodze, czasami one się pojawiają z powrotem. A no. Jej. Ja pindolę. Ale my szybko się kurde przemieszczamy, nie? Nie, raz dwa do Buksia jedziemy, raz dwa. Ale wiecie co, jestem przekonany, żebyśmy sobie z falą poradzili teraz. No nie wiem, czy sami w stanie potrafisz zwykłym tam koskim. Przejechaliśmy kogoś. A to są te gówna. No, macie ubezpieczenie OC tak na wszelki wypadek? Nie. Nas to nie interesuje. Ktoś mi może pomóc? No tak, jedziemy do ciebie. Już nie, jedziecie. Skończyło się. Skończyła się cała. A wiecie co, kiedyś muszę sobie założyć kamerkę GoPro na głowę i ja się polegam. Czemu nie zabierzemy platformy, które mamy u nas w bazie też? Nie, ja pierdolę. Ta jedna by się przydała. No, nareszcie jesteście. To okay. Jest kurde buraki jedne. Dobra, to ja... Ja popatrzę coś w bazie. To ty mnie broń, a ja będę... a ja koszę drewno. Ale się wkurzę, jak na przykład da się zrobić z czegoś, co mamy dużo. Zaraz Wojtek nam napisze. Jak ci, Wojtku, życie miłe, lepiej nie pisz. Jest za dwa tygodnie jakoś. Za dwa tygodnie. No chodź, Raken, gdzie ty zostałeś w tyle? Ja znam przyszłość. Z kaktusów da się to platform, robić? Glass platform, bond platform, obsidian platform, cactus platform. Da się z kaktusów? No. Tak? No to robię. Kaktus, nie? Chyba. My mamy chyba obsidian gdzieś, tylko gdzie? Grey glass. Zbieram wszystko po kolei, co się da. No, obsidian. Co się rusza, bugi. To zabijaj.
Ty tak masz wszystko, co się rusza. Ty jesteś przystojny. A nie, to ty jesteś. Co tak powoli idziesz? Ja celuję, a ty nie musisz celować. No jasne, ja nie muszę celować. Jak się robi to z obsydianu? No, obsydianowe się trzeba ten znaleźć. Co? O czym ty gadasz? Co? Coś mi... A do siebie gadam. Dobra, już nie mogę. Nas nie słucha, do siebie, siebie gada. No ja już tłumaczyłem wcześniej, że ja tylko z ludźmi inteligentnymi rozmawiam, nie? Tak. Kurde, co się dzieje? Coś mi tutaj posuwa. Sorry, póki nie słyszałem, co tam mówili, bo nie słyszałem. Kiedyś to się na tobie zemści. Będę mówił, Bugi, uważaj! Shark atakuje z lewej! A ty co? A, umarłem. I jeszcze raz, to tak ci się jak ty mnie zabijasz, a nie inne potwory, więc... Ale to w Minecrafcie. Wszędzie, kurde, ci się da. Nie, no przecież tu się nie da ciebie zabić. Nawet jak się nie da, to się zabija, nie? O kości znajdziesz sposób, żeby mnie zabić. My mamy taki skill specjalny. Się nazywa The Bibir Clans Team. Playing together. Zmęczyłem się, Bugi. Jak to się zmęczyłeś? Przecież trzymasz tylko guzik. No, trzymaniem guzika mówię właśnie. Och, marudzisz. Jest jakaś fala, jest masy kupi potworów na zupę. Chyba mamy... A, Bloody Moon mamy. Dlatego mamy taki rozpierdziel dookoła. Kici. Czuję się, jakby mieszkał w jakimś... Znaczy, mieszkał w Amazonii i wycinał wszystkie drzewa. Ktoś w dodatku cały czas rzuca we mnie bombami. To nie ja. Przecież nas nawet w pobliżu nie ma, bagger. O, banner znalazłem. Jaki? Ładny? Jakiś Harpy. Whatever. Jeden pies. Przydałoby się taki, żeby Golem tutaj pilnował nas jak to w Minecrafcie nieraz. No. Taki przywołać tego Goluma i chodzi sobie po całym świecie i rozpiernicza ich. To chyba się da przywoływać jakieś rzeczy. Jakieś automatyczne by się też przyda, jakieś rakietnice takie samonaprowadzające. Ja tu mam nawet coś takiego, nie wiem czy to 100, ale to gówno atakuje praktycznie. No, to dobra. Coś. Wiecie co, panowie, żeby zamknąć wszystkie drzwi w naszym domu, to jest w cholerę chodzenia. Na każdym piętrze są drzwi. A jak uciekaliśmy, to nie było drzwi, znaczy było za mało ich. No. Dobra, chyba nam starczy tego drewna, bagger, Raken. To w końcu kto? Bagger czy Raken? Kurde, zdecyduj się, Bugi. A mi to tam obojętne. O, jak tu widno. Zamknąłem jeszcze dwóch piętrach, jeszcze zostały dwa kolejne. Ktoś sobie jeszcze otworzył drzwi przed chwilą. No, szkuźwa. Ja otworzyłem, ale zamknąłem je za sobą. Jadę robić dalej te. Raken, a ty przypadkiem nie miałeś zadanie robić tych? Czego? Ale te potwory sobie same otwierają drzwi, gnojki, no. Czy nie miałeś za zadanie... Obijacie? Nie, robić ogniska tutaj, gdzie są tu kolejka. Ja nie mogę z domu wyjść, bo ktoś zamknął drzwi. Ja opierdolę zaraz. A nie umiesz ich otworzyć? A tak, da się. Honey block. Steampunk. Kurwa! Chciałem zahamować i się przeteleportowałem z powrotem do domu. Super, Bogi. Jestem kolejką, jak co? No, jadę. Rozpędzam się do prędkości światła. I koniec. Kurde, cfelu jeden. I kurwa, znowu się teleportowałem. I znowu. Jaka sierota, no. Ja pierdyle. Ja pierdykam, bo to jest ciemno tym. Ja już wiem, dlaczego, bagre, ty nie mogłeś tych drzwi pozamykać, bo one są ciągle otwierane. I ty w kółko biegałeś i zamykałeś drzwi, które już wcześniej zamknąłeś. Dokładnie. Przerąbane. Nie było zamontowane takie urządzenie, gdzie jak bagier zamykał drzwi po prawej, to się otwierały drzwi po lewej. A bagier zamknął drzwi po lewej, to się otwierały drzwi po prawej. No. Ale daleko mamy tej... Wum.